Jak dobrze wiecie, od pewnego czasu współpracuję z Supercellem, dzięki czemu mam dostęp do pewnych informacji dotyczących aktualizacji nieco prędzej. Więc w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wszyściutkie gadżety, a jest ich aż 33. Więc moi kochani, na samym początku strzelcie łapeczkę w górę, jeżeli podobają wam się odcinki dotyczące zbliżającej się aktualizacji. Jeżeli pod tym filmem zostawicie tak 15 tysięcy, no to jutro wleci również ciekawy odcinek. Ale zanim przejdziemy do omawiania wszystkich gadżetów, chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 100 zł PSC. W tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. Ja to ja, mordeczko, bardzo serdecznie gratuluję, odezwij się do mnie na maila, link masz w opisie. A w dzisiejszym odcinku możecie wygrać, no już nie 100 zł, ale 50 zł PSC. Piszcie komentarzu swój nick z gry Brawl Stars, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a w następnym odcinku ogłoszę wyniki konkursu. Z pewnością zastanawiacie się, w jaki sposób będziemy mogli użyć gadżetów podczas gry. Już wam, moi drodzy, wszystko tłumaczę. Gadżety będziemy mogli wydropić tak samo jak Star Powery, czyli ze skrzynek, albo kupić je w sklepie. Kiedy odpalimy mecz i wybierzemy postać, na której mamy odblokowany już gadżet, pojawi nam się na ekranie trzeci przycisk. Gadżet będziemy mogli użyć aż 3 razy podczas jednego meczu. Zacznijmy sobie od 8-bita. 8-bit dostanie bardzo fajny gadżet, dzięki któremu będzie mógł się teleportować. 8-bitowiec natychmiast teleportuje się do wzmacniacza obrażeń, który następnie zostaje zniszczony. Moim zdaniem jest to super gadżet, który pozwoli w końcu 8-bitowi szybciej poruszać się po mapie. Teraz sobie sprawdźmy, jaki gadżet otrzyma Barley. Barley rzuca pod swoje nogi butelkę z lepką miksturą, która spowalnia wszystkich wrogów, którzy w nią depną. Brzmi to naprawdę bardzo ciekawie, teraz będzie mógł spowalniać Barley innych przeciwników, dzięki czemu będzie mógł szybciej uciekać. Sprawdźmy sobie teraz, jak wygląda gadżet u Bee. Bee upuszcza miodowy garnek, który spowalnia wrogów, którzy znajdują się zbyt blisko. Gadżet działa podobnie jak w przypadku Barley'a, tylko że u Bee różni się tym, że dzbanek jej stoi fizycznie na mapie i musi zostać zniszczony, żeby cała plama tego miodu została zniszczona. Więc moim zdaniem jest nieco lepszy. No to teraz przejdźmy do Bibi. Bibi leczy się 600 zdrowia na sekundę przez 4 sekundy. Ja jestem mega zadowolony, że coś takiego zostało wprowadzone do gry, bo teraz Bibi będziemy mogli bardziej podjeżdżać przeciwników. Mówię tutaj o Bulu i o Shelly. Teraz przejdźmy do Bu i tu się robi naprawdę ciekawie. Bu opuszcza totem, który ładuje ultimate atak wszystkich sojuszników w obszarze jego działania. To teraz wystarczy, że Bu postawi jakiś totem, my do niego podejdziemy i sobie naładujemy ulta. Nie mam pojęcia, czy ten totem będzie czasowy, czy też nie, mam nadzieję, że nie. Ale wyobraźcie sobie teraz sytuację, podjeżdżasz Darylem pod taki totem, nie dość, że sobie sam ładujesz ulta, bo Daryl ma taką umiejętność, no to w dodatku jeszcze ma boosta przez totem. Już się boję myśleć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Skoro mówiłem wam, że się robi ciekawie, no to słuchajcie tego. Przejdźmy do Brocka. Brock wysadza pod sobą ziemię i unosi się w powietrze. Wybuch zadaje 500 punktów obrażeń po bliskim przeciwnikom. Wow, to teraz mamy skaczącego Dynamite'a oraz Brocka. Czyli takie, no, Brawl Starsowe pchełki. Powiem wam, że to może naprawdę mega mocno zmienić metę gry. Teraz sobie będziesz Brockiem przeskakiwał od tak przez ścianę i nokautował gościa, który jest w krzakach. Wow. I teraz coś mi się wydaje, że wiele osób się zdenerwuje. Obówmy sobie gadżet do Bulla. Bull natychmiast odmładza się i zyskuje dzięki temu 1500 punktów życia. Nie dość, że Bull ma tarczę, to teraz będzie mógł się leczyć aż 3 razy po 1500 życia. Wow. Robi się coraz ciekawiej, przejdźmy teraz do Karla. Karl upuszcza za swoim wózkiem gorące kamienie, które tworzą ognisty szlak zadający 300 punktów obrażeń na sekundę. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że goni was na przykład Bibi z pałką, a ty sobie kamyczki za wózek wyrzucasz i ona otrzymuje po 300 punktów obrażeń na sekundę. Tak samo możecie wyobrazić sobie sytuację, ktoś nas goni, a ty mu drogę odcinasz ognistym szlakiem, no i do widzenia ginie. Jest to naprawdę bardzo ciekawe. Przyszedł teraz czas na postać, którą nienawidzę grać. Mowa tutaj o Colcie. Colt natychmiast przeładowuje dwie kule w swoim rewolwerze. Colt, kiedy straci amunicję, może przywrócić sobie 2 naboje do magazynku 3 razy na mecz. No to teraz będzie denerwował jeszcze bardziej niż dotychczas. No to teraz przyszedł czas, moi kochani, na omówienie pierwszego gadżetu do Kruka. I powiem wam, że was naprawdę zaskoczy. Kruk otrzymuje tarczę, która redukuje 60% otrzymywanych obrażeń przez 3 sekundy. No to wyobraźcie sobie teraz, że Krukiem będziemy mogli podjechać Bulla, Shelly, no i Rose. Daryl. Daryl obraca się wokół siebie i rozpyla serię strzałów we wszystkich kierunkach. Nie dość, że gościu będzie zamieniał się w beczkę i uciekał, no to będzie jeszcze strzelał w koło. Tym razem nie podchodźcie do Daryla na blisko. Teraz omówimy sobie jeden z najciekawszych gadżetów moim zdaniem, a jest to gadżet do Dynamite'a. Dynamite obraca się wściekle i rzuca wokół siebie wiele lasek dynamitu. Każdy dynamit zadaje wrogom 700 punktów obrażeń. Jestem w sumie ciekawy, jak to będzie wyglądało w przypadku skinów, więc jak będę grał pikantnym Mike'em, będę rozrzucał wszędzie papryczki, o ile się nie mylę. Więc moi drodzy, zapowiada się naprawdę mega ciekawie. A teraz przyszedł czas na Luchadora, czyli na El Primo. El Primo chwyta najbliższego wroga w swoim zasięgu i przewraca go jak naleśnika na patelni. Po prostu łapie oponenta i rzuca nim za ramię. Nie mam pojęcia, po co taki gadżet, ale może po to, żeby uchronić na przykład swojego sojusznika, jak ktoś go podjeżdża, łapiesz oponenta, który cię raszuje, wyrzucasz, nie wiem, w strefę.
No i gościu nie żyje. Już się nie mogę doczekać tej aktualizacji. Przyszedł czas na panią zombie, czyli na Emzy. Emzy odpycha wszystkich wrogów wokół niej, zadając jednocześnie 500 punktów obrażeń. Czyli M spowoduje falę uderzeniową, która odpycha wszystkich wrogów, jednocześnie atakuje. Bardzo ciekawe. No to teraz przyszedł czas na Freda Flintstona, czyli Franka. Frank chwilowo staje się odporny na ogłuszenia, spowolnienia i odrzuty. Wyobraźcie sobie, że teraz jeżeli Frank użyje Ultimate Ataka, przyfasoli ci w czosnek i dostałeś stuna, czyli cię zmroziło na chwilę, wciskasz gadżeta i już ci nic nie jest. Tak samo działa to w przypadku zamrożenia Shelly oraz spowolnienia przez Bee na przykład. Jean! Wszyscy wrogowie wokół Jeana są natychmiast odpychani. Jean przywraca również 1000 punktów życia. Nie wiem tylko jednego, czy Jean będzie przywracał tylko sobie 1000 punktów życia, czy też swoim sojusznikom. Przekonamy się po aktualizacji. Teraz przyszedł czas na moją ulubienicę, czyli Jessie. Jessie uwalnia falę uderzeniową z jej wieży, spowalniając wszystkich wrogów w obszarze jej działania. Więc w przypadku Jessie musimy pierw postawić wieżę, żeby użyć gadżetu, inaczej gadżet nie będzie działał. No i gadżet działa tylko w tym obszarze, w którym stoi nasza wieżyczka. Nie chcę wam nic mówić, ale Leon będzie potrafił się klonować. Leon tworzy złudzenie siebie, by zmylić wszystkich wrogów. Ja się teraz zastanawiam, ile ten summon Leona będzie posiadał HP. Tyle samo, co postać na przykład na 10 Power Cubesach, czy będzie ginął po prostu na hita, bo jest takim aladuszkiem. Powiem wam tak, myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy, a tutaj proszę bardzo. No to przejdźmy teraz do Max. Max doskakuje do przodu i staje się odporna na wszystkie obrażenia zadawane przez wrogów podczas doskakiwania. Czyli Max dostaje taką szarżę, dzięki której może wszystkich raszować, po prostu wbijać się na pełnej na Power Cubesy, zabierać wszystko, ponieważ jest nieśmiertelna. No i oczywiście odpala ulta i pali wrotkę. Kozak. Mortis. Mortis obraca się łopatą, trafiając wszystkich wrogów wokół siebie, zadając 1300 punktów obrażeń. Wow, Mortis będzie teraz mocniejszy, więc będzie miał szansę w końcu z bólem lub z Shelly, która stoi w krzakach. Ja jestem zadowolony, bo powiem wam tak, dzięki temu może polubię grę Mortisem. Pan Pingwinek również dostanie bardzo ciekawy gadżet. Pan P wzmacnia swojego obecnego tragarza, zwiększając jego obrażenia o 150 i zdrowie o 1000. Jak widzicie, malutki pingwinek urósł do pełnej wielkości. Jestem teraz ciekawy, czy jeżeli on zginie z bazy roboczej, wyskoczy kolejny pingwin i też będzie duży, czy będzie trzeba za każdym razem go zwiększać. To jest mega ciekawe, a z pewnością niebawem się dowiemy. Teraz przyszedł czas na Nita! Czy jakoś tak? Nita nakazuje swojemu niedźwiedziowi uderzyć z pięści w ziemię, ogłuszając wszystkich wrogów w jej zasięgu. Więc brzmi to naprawdę mega ciekawie, ponieważ teraz jeżeli misiek podejdzie na przykład do jakiegoś oponenta, ty używasz gadżetu, gościu dostaje stuna, a misiek na przykład ma ubrany star power nadpobudliwy niedźwiedź. No to wiecie co on robi, nie? Tak szybko ręką napieprza, no i nokautuje gościa. No to teraz sprawdźmy, co dostała pani z odkurzaczem. Pam chwilowo uruchamia swoją leczniczą wieżę, aby utworzyć pojedynczą serię leczenia, która ożywia siebie i pobliskich sojuszników o 1200 punktów życia. Uważajcie teraz na to, ponieważ Penny ma przegięty gadżet. Penny wysadza swoje działo, tworząc potężną eksplozję, która kruszy ściany i zadaje 1500 obrażeń przeciwnikom. Teraz nie dość, że trzeba uważać na mortar Penny, ponieważ ma mega daleki zasięg, no to trzeba jeszcze uważać, jak do niego podejdziemy, kiedy będziemy chcieli go zniszczyć, ponieważ może wybuchnąć, no i nas zabić. Wow. Dobra, podnieciłem się za mocno Penny, no to słuchajcie tego, co dostanie Piper. Piper oddaje 4 szybkie strzały w najbliższego wroga, a każdy strzał zadaje 400 punktów obrażeń. Piperka w końcu nie będzie nobem totalnym, więc na samym początku gry, jeżeli wyskoczy wam z krzaków, nie wiem, Shelly albo Kruk, odpalacie gadżeta, no i macie szansę, że go w końcu pokonacie. Poco loco spoko! Poco i wszyscy pobliscy sojusznicy leczą się 500 punktów zdrowia na sekundę, przez 5 sekund. No to teraz pan zabaweczka, czyli Rico. Rico strzela falami sprężystych pocisków we wszystkich kierunkach świata. No to teraz gadżet do postaci, którą rzadko gram, czyli do Rose'y. Rose'a nawozi ziemię, a wokół niej krzaki natychmiast rosną, zapewniając doskonałą osłonę. Więc wyobraźcie sobie teraz sytuację. Rose'a ma mało HP, ucieka, odpala gadżet, a jeżeli ma jeszcze ubrane sobie Star Power życie Diana Flora, potrafi odzyskiwać 300 punktów życia na sekundę w krzaku. A my możemy sobie taki krzaczek postawić, gdzie tylko chcemy. Kolejny gadżet do legendy, a jest nim Sandy. Sandy zasypia na 2 sekundy, a jego zdrowie zostaje w pełni przywrócone. Moim zdaniem jest to naprawdę mega fajne, jak dobrze wiecie, Sandy nie posiada zbyt wielu punktów życia, a ten gadżet może naprawdę zmienić metę gry Sandy. Więc teraz będziemy mogli sobie na więcej pozwolić i więcej ryzykować. Shelly skacze do przodu za pomocą haczyka i Linki. No to od dzisiaj na Shelly mówimy Kapitan Hack, a nie Shelly. A teraz omówmy sobie kolejny gadżet do legendy, czyli do Spike'a. Spike strzela 3 falami igieł we wszystkich kierunkach, zadając 520 obrażeń na trafienie. Gadżet podobny jak w przypadku Daryla, Rico oraz Dynamike'a, moim zdaniem, jest mega kozacki. Teraz omówmy sobie gadżet, który po prostu rozwalił system.
a należy on do Tary. Tara i jej sojusznicy są w stanie zobaczyć wszystkich wrogów, nawet w krzakach, przez 5 sekund. Więc teraz, moi drodzy, jeżeli ktoś będzie miał Tarę z takim gadżetem, no to jest po prostu mistrzem. Będzie miał, no, wallhacka w oczach. I został nam ostatni gadżet do omówienia, już 33, a należy on do Tika. Tik szybko przeskakuje, pozostawiając jedną minę na ziemi. No, moim zdaniem jest to spoko, ponieważ, jak dobrze wiecie, Tik jest, no, nie jest za szybki, też jest mega bezbronny, jak ktoś go podjeżdża na blisko, a tak zawsze tą minę za sobą rzuci, no i może przez coś przeskoczyć, więc może uda mu się uciec. Więc tak, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzu swoje niki z gry Brawl Stars, ponieważ możecie wygrać 50 zł PSC. Oczekujcie też kolejnego odcinka z gry Brawl Stars, kiedy będzie od razu aktualizacja. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!